Witajcie w moim ogrodzie Wzgorzałem. Już jest właściwie sam koniuszek maja. Mamy weekend, będziemy otwarci. Mamy kiermasz sadzonek, ale ci, co się spóźnili, to jeszcze mogą w przyszłym tygodniu przyjechać i jeszcze kupić pelargonie. I podejrzewam, że pomidory i ogórki również. Także zapraszamy od 11 do 16. Nie wcześniej, bo wcześniej tutaj mamy dużo pracy, dużo biegania. I możemy szczekać, tak samo jak nasz pies. Ale zobaczcie. Jest koniec maja, było bardzo mokro i jak słońce wyjdzie, to potrafi być bardzo, bardzo ciepło. I w związku z tym nasz ogród angielski teraz wygląda troszeczkę jak zagon z kapustami. Jest po prostu zielono, ponieważ jest jeszcze ten moment, kiedy nie ma wczesnoletnich i letnich kwiatów, a tulipany już żeśmy wykopali. W zeszłym tygodniu, po tym jak tylko ekipa filmowa wyjechała do Warszawy, jeszcze mieliśmy wizytę z TVN-u. Dzień dobry TVN. No i później szybko do ogrodu robić coś, bo jak tutaj są ekipy telewizyjne, to nie mamy tak bardzo dużo czasu, ponieważ musimy pomagać, wszyscy muszą pomagać, ale później szybciutko do ogrodu. Wszystkie tulipany zostały wykopane i one teraz są w szklarni, w skrzynkach i się, że tak powiem, tam opalają w słońcu i wysuszają, ponieważ tulipany to są jedyne kwiaty tak naprawdę cebulowe, które wykopujemy z gruntu w naszym ogrodzie. Potem je na maksa suszymy w szklarni. Niestety wykopujemy je jeszcze jak mają liście, co jest w sumie niedobre dla nich, ale musimy robić, słuchajcie, tutaj miejsce, ponieważ tutaj już zostały posadzone na przykład szałwia Love and Wishes, Keys and Wishes, szałwia Amistad, później tutaj na przykład jest moja ulubiona bazylia. To jest bazylia krzewiasta, ma takie piękne purpurowe pędy, zdrewniałe, więc taka różnica pomiędzy tą bazylią a taką normalną bazylią, która jest totalną rośliną zielną i ona ma bardzo miękkie pędy, ta ma twarde, ma super piękne kwiaty, które też są bardzo, bardzo miododajne. No i najlepsze jest to, że tak naprawdę ta bazylia posadzona tutaj teraz, po roślinach cebulowych, ona będzie kwitła i będzie piękna i tutaj wypełni ten kawałek rabaty do późnego października do listopada, no w zależności jaka pogoda będzie tej jesieni, ale to jest bardzo fajna roślina, jeżeli macie możliwość zakupu bazylia krzewiasta, ekstra jest. My mamy ją w szkółce, no ale nasza szkółka nie wysyła, słuchajcie, tylko tutaj na miejscu. Dodatkowo dosadzamy jednoroczne takie podstawy, ale takie bardziej wypełniacze i to są kosmosy, aminki i kleome ciernista. I najważniejsze, co wysadzamy, to są oczywiście dalie. Teraz właśnie w tym tygodniu już żeśmy wysadzali wszystkie nasze dalie tutaj do ogrodu angielskiego. Dużo nowych dali z Holandii, z Anglii. Zawsze kupujemy jakieś nowe odmiany, żeby było coraz ciekawiej. No i mam nadzieję, że z rok po roku ten ogród będzie wyglądał coraz piękniej. Ale tak jak mówię, na razie wygląda ładnie, ponieważ są różne kształty liści, są różne odcienie liści. Jest przywrotnik ostroklapowy tutaj, który ma taką ładną, okrągłą kupeczkę liści, takich pięknych. Zobaczcie, jak ładnie się rosa poranna, albo i deszcz, bo tego deszczu u nas jest sporo, zbiera się na liściach. I tak jak zawsze opowiadam odwiedzającym nasz ogród, przywrotnik ostroklapowy, czyli Alchemilla mollis, w ogóle fascynujące zioło, to jest roślina zioło, ten płyn, który tutaj jest w liściach, który właściwie jest w nich przez cały dzień, później jest tak nasączony dobrymi właściwościami tej rośliny, że można sobie z tego robić tonik na twarz i wyglądać pięknie. Dodatkowo tutaj są kocimiętki, które mają zupełnie inny pokrój, inny kształt liści, są mniejsze, bardziej pierzaste, dlatego nawet póki jeszcze nie kwitną, to fajnie wyglądają w zestawieniu z tym przywrotnikiem, a jak zakwitną, to zielonkawe liście przywrotnika i niebieskie liście, kwiaty kocimiętki będą wyglądały ekstra razem. Tutaj są wodziszki, które też niedługo będą kwitły. Na tyłach zaczynają, widzę, że są duże już, że są duże pąki piwonik. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć piwonie. Tutaj, słuchajcie, takie wysokie jakby trawy, ale to nie są trawy, tylko to są tak naprawdę goździki holenderskie. One też dopiero będą w czerwcu kwitły. Jestem ciekawa, jak one będą wyglądały. Pomiędzy nimi, widzicie, już posadzone są dalie, z tyłu młoda piwonia. No i te piwonie, właśnie teraz jest bardzo ważny moment,
aby robić różne podpory dla roślin na rabatach. To nie muszą być tylko rośliny wieloletnie. Później, jak wasze rośliny jednoroczne, tak jak dali albo kosmosy, troszkę urosną do góry, to też będą potrzebowały podpory. Ale teraz, w tym momencie, będą kwitły piwonie za chwileczkę. I tutaj właśnie jest na przykład taka piwonia. I zobaczcie, zrobiłam sama taką bardzo prostą podpórkę, którą będę pokazywała w moim programie Grunt to Ogród, bo to też nagrywaliśmy. Ale ogólnie filozofii żadnej nie ma. Wianek zrobiony z wierzby, paliki takie jakby proca zrobione z, albo z brzuski, albo z leszczyny, cokolwiek macie pod ręką. I zobaczcie, jaka fajna, ładna podpora. Ale to jest ważne, żeby teraz te rośliny, które będą kwitły na początku lata, i to jest piwonia przede wszystkim i przede wszystkim ostróżka. One naprawdę muszą być teraz już podwiązane. Zobaczcie, jakie już duże są ostróżki. Tutaj gdzieś, tutaj na przykład jest już dosyć duży łubin. Nie chcę po tych rabatach, słuchajcie, chodzić, dlatego, bo bardzo dużo deszczu u nas spadło i nie chcę tej ziemi przyklepywać za bardzo nogami, a ekipa już wystarczająco mi to przyklepała. Ale wejdę tutaj na rabatę i pokażę, o co chodzi, tak delikatnie. Zobaczcie, ten łubin, on już ma kwiatostany, już tutaj już jest kolba, na której będzie kwiat za chwileczkę, widzicie tutaj. Ślicznie będzie. Ten łubin za chwilkę będzie kwitł. Tutaj są ostróżki, które też za chwilę będą kwitły. No i te piwonie. I to są rośliny, które teraz od was potrzebują podpórek. Jeśli dacie im podpórki, to one będą nie tylko ładniej wyglądały, ale będą również pozwalały innym roślinom lepiej rosnąć i można będzie zmieścić więcej roślin. Dlatego, bo takie rabaty jak tutaj, jak ja na to mówię, rabaty angielskie, właśnie są charakterystyczne właśnie z tego powodu, że tutaj jest dużo, dużo roślin. I chociaż teraz wydaje się, że w środku są plamy, to szybciutko będą zarośnięte jednorocznymi roślinami, które potem jesienią, bo zostaną wykopane, pójdą albo na kompostownik, albo dalej będą wysuszane na przyszły rok i wtedy tutaj będą znowu posadzone rośliny cebulowe w postaci tulipanów. Wszystko będzie wyściółkowane i w koło Macieja na wiosnę będą tulipany, potem będziemy je wykopywać, a potem będziemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Także tyle, jeżeli chodzi o nasz ogród angielski. I pierwszy raz chyba jak w tym roku, jak robię film, to za nami są liście tego mojego pięknego żywopłotu. To jest żywopłot z głogu, przepraszam, z grabu. To jest żywopłot z grabu i z buka. Pomieszane są te dwie rośliny, te dwa gatunki. Tutaj jest takie, to są liście grabu, tutaj są liście. Taka jest różnica. To są liście buka, oto, a to są liście grabu. Widzicie, liście grabu są bardziej karbowane, liście buka są bardziej takie smukłe, no i też troszeczkę mają inny kolor. Jakaż tutaj mszyczka siedzi, ale ona mi zupełnie nie przeszkadza, niech się siedzi, bo niczym tutaj, tak jak mówię, nie pryskam. Zobaczcie, one są piękne. Nie można, słuchajcie, kontrolować każdego robaczka w ogrodzie, bo zwariujecie, a rośliny i tak będą rosły, tak? To jeżeli one mają dobrze, jeżeli są zdrowe, to są odporne na tyle, żeby odeprzeć ataki jakichś szkodników na przykład. Także to jest żywopłot, który głównie składa się z grabu, ale jest tu kilka buków, szczególnie one są w miejscach, gdzie jest łuk, ponieważ one są wyższe. I on jest strzyżony, on był strzyżony pod koniec sierpnia. Dawno temu w sumie. I zobaczcie, jaki piękny, prosty nadal jest. I dlatego będziemy go obcinać tylko raz w roku. No bo kto ma czas obcinać to częściej? Ale właśnie tylko raz w roku, pod koniec sierpnia, na początku września, to jest dobry czas, żeby takie żywopłoty właśnie przycinać. Tyle z tego mojego ogrodu angielskiego. Z tej strony pozostałości po ogrodzie warzywnym, bo tutaj kiedyś był też ogród warzywny, tutaj mamy rabaty wzniesione, które też już są właściwie całkowicie obsadzone. I ostatnim obsadzeniem była ta rabata, to jest taka stara rabata szparagowa, na której szparagi już powolutku zaczynają wypadać. I teraz tutaj próbujemy inne uprawy wprowadzić. Cześć Moli, czego ty tam szukasz? Tutaj mamy cukinię z kukurydzą i troszeczkę się tych szparagów wychodzi, ale ciekawostka, te szparagi stare nie mają już takiego intensywnego smaku jak szparagi młode na nowym zagonie szparagowym, na nowym poletku szparagowym. To jest ciekawostka, czy one faktycznie tracą ten smak, czy to jest inna odmiana. Nie jestem pewna, bo tak jak mówię, to tutaj ma wiele lat. No i po tej stronie
Mamy piękne już karczochy, zobaczcie jakie mają piękne liście, jak już powychodziły. Z tyłu zagony z sałatami, ze szczypiorkiem, z endywią, z natką i to wszystko jest tutaj po to, żeby sobie wyskoczyć z domu, ewentualnie jeżeli chcemy zrobić jakąś sałatkę, szybko liście. Tam na dole w warzywniku jest więcej takich prawdziwych, poważnych warzyw, jak kapusty i tak dalej. Ale z tyłu jeszcze mamy fasolki, bób, który teraz jest zapylany na potęgę, widzę, tam jest pełno trzmieli. No i ta piękna roślina, która teraz tak kwitnie, to jest jarmuż rosyjski. Słuchajcie, jarmuż rosyjski pokazywałam Wam niedawno, chyba w ostatnim vlogu ze Zgorzałego, on jeszcze nie kwitł, ale mówiłam Wam, że to jest jego drugi rok, tak? Także on już był pozostawiony, był wysiewany zeszłej wiosny, potem cały sezon rósł 2020 w glebie. Jesienią wyglądał ok, zimą w śniegach troszeczkę był taki zmarnowany, ale później na wiosnę pięknie odbił, miał naprawdę cudne liście, bardzo, bardzo on ma ozdobne liście, zobaczcie. I teraz w przeciągu ostatnich kilku tygodni, to są właśnie liście jarmuża rosyjskiego, naprawdę jest fajny, pyszny. Można nawet jeść na surowo. To jest jedyny jarmuż, który ma tak delikatne liście. No, on oczywiście smakuje kapustą, trochę słodki, ale smaczny. Troszeczkę gorzki, ponieważ rośliny, jak zaczynają kwitnąć, jak wytwarzają kwiaty, to ich taki make-up chemiczny, czyli skład chemiczny troszeczkę się zmienia i wtedy smak również może się zmienić, dlatego już nie są takie smaczne, dlatego musicie jeść warzywa i zioła, które uprawiacie dla liści, zanim zakwitną. A ten sobie zakwitł, bo jest już w drugim roku, kapustne są rośliny dwuletnimi, więc wszystko dobrze. Nie było to spowodowane tym, że miał jakiś super stres, to jest normalne, że on kwitnie w drugim roku. I zostawiamy te piękne nasiona, ponieważ oczywiście będziemy z nich korzystać. U nas ciężko jest kupić nasiona jarmużu rosyjskiego, więc to wszystko pozbieramy i będziemy mieli. Zauważcie, że żaden inny jarmuż ani inna roślina kapustna tutaj teraz nie kwitnie, chociaż akurat kłamie, bo tutaj jest rukola, ale ona jest wystarczająco daleko oddalona genetycznie od jarmuża. W związku z tym żaden inny jarmuż nie kwitnie, więc raczej te nasionka się nie pomieszają dzięki pszczołom, więc teraz co zbierzemy z tego jarmuża, to będzie naprawdę jarmuż rosyjski. A ja oczywiście jak jestem w ogrodzie warzywnym, to zawsze muszę to zjeść. Chodzi o kwiatki rukoli. Przepyszne i ślicznie wyglądają w sałatce. Zapraszam dalej. Kolejną rzeczą, którą teraz robimy,
w ogrodzie, to jest zamiana wszystkich donic, jeżeli chodzi o roślinność sezonową. Wykopujemy tulipany, narcyzy, szafirki, hiacynty i oczywiście bratki. One idą na narcyzy, bratki, szafirki i hiacynty wysuszamy i zatrzymujemy na przyszły rok oczywiście, ale bratki idą na kompostownik albo najpierw do wazonów i zamieniamy je pięknymi pelargoniami, kocankami, petuniami, komarzycami, no różnymi przeróżnymi rzeczami. Tutaj akurat mamy już posadzone donice, tutaj mamy nawet gaurę w jednej donicy, gaurę, kocankę, tutaj jest wilczomlecz, pelargonia, no tutaj jest, tutaj mam takie ładne pelargonie z takimi kolorowymi liśćmi, nazywają się, ta odmiana zazwyczaj nazywa się happy thought, czyli szczęśliwa myśl, bo tutaj są bardzo takie jaskrawe kwiaty na tych pelargoniach. To akurat przywiozłam sobie sadzonki z Renisho i już teraz po prostu mam tyle tych pelargonii, że wszystko, co nadaje się do wykorzystania, do obsadzenia, to biorę, zbieram, chodzę po całym moim ogrodzie. Tutaj akurat taki stary pojemnik do ogórków. Szczerze mówiąc, nie podobał mi się on kiedyś. Wydawało mi się, że jest trochę brzydki, ale wiecie, jak to jest, jak ktoś musi, to bierze, więc tutaj wsypałam sporo gdzieś tak dotąd keramzytu, ponieważ tutaj nie ma dziurki w tym pojemniku. Od góry jest ziemia, oczywiście beztorfowa i do tego wsadziłam te pelargonie. No i wygląda to tak moim zdaniem słodko-wiejsko, czarodziejsko, ale generalnie teraz chciałabym posadzić pelargonie, które zazwyczaj wydaje mi się, że zasługują na to, żeby miały swoje własne M1, wprawdzie małe, ale swoje własne. I to są na przykład pelargonie angielskie, które są bardzo delikatne i bardzo takie kapryśne i one na pewno będą miały swoje własne doniczki. A tutaj ładnie pachnie, słuchajcie, bo dzisiaj mamy akurat otwarty ogród. Jeszcze nie, dopiero są przygotowania. Ja nie chciałam w ogóle o tym teraz mówić, bo to nie jest temat, ale tak mi zapachniało kawą i ciastami, że nie mogłam się powstrzymać. Zobaczcie, tutaj przywiozłam sobie z Anglii więcej sadzonek. To było, jak ja przyjechałam bodajże, nie wiem kiedy to było, w marcu, tak? W marcu. Dzisiaj filmuje nas Agnieszka, moja ogrodniczka i moja prawa ręka, która wszystko wie i mówi, i pokazuje mi. W marcu. Mam nadzieję, że jakieś one, jakieś korzonki, te sadzonki wytworzyły, ponieważ szczerze mówiąc, marzec i kwiecień to był taki szał w naszym ogrodzie, że one były wsadzone do tych doniczek i pozostawione gdzieś na podłodze w tunelu nieogrzewanym od marca i sobie są, także zaraz będziemy je przesadzać, ja zaraz będę je przesadzać. Mam jeszcze takie, tutaj takie margaretki, się nazywają margaretki, takie zwykłe białe kwiatki, które w Polsce, powiem wam szczerze, w ogóle ciężko kupić takie zwykłe kwiaty. One są też jednoroczne i one są świetne do donic, do takich jednorocznych kompozycji. I tutaj też mam kilka sadzonek, które też tak na szybko przywiozłam z Anglii, na szybko powsadzałam. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale to jest fajne, że można budować swoją kolekcję pelargonii czy jakichś takich innych ciekawych roślin. Wiadomo, że zimą problem jest na tym polega, że nie ma za bardzo gdzie tego przechowywać zimą. Dlatego to wszystko wędruje do mnie do domu i potem ja mam po prostu za dużo tych roślin w domu. Ale każdy może z nas mieć marzenie, na przykład, żeby wybudować sobie ogród zimowy. I my również takie marzenie mamy, tylko niech nasz architekt, który pewnie tego nie ogląda, niestety, niech się pospieszy. Dobra, także tutaj przygotowałam sobie również troszeczkę doniczek. Niestety już nie mam za wiele, bo te większe są obsadzone. Te większe tutaj są obsadzone fajnymi rzeczami. To jest bodajże kocanka Silver Wings się nazywa, fajna roślina. Takie, tutaj są takie, wiecie, są takie kolory fiolet, szary, srebrny, biel i zieleń. Tutaj są srebrne listki kocanki. Tutaj są właśnie ta kocanka Silver Wings. Ona w ogóle będzie dosyć duża. I tutaj również dosyć duża będzie werbena patagońska, ale to jest duża donica, więc mogę sobie na to pozwolić. Tutaj jest werbena patagońska. I tutaj jest szałwia amistad, która też będzie duża, więc no... Tutaj jest przestrzeń do wypełnienia, więc wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. W tej donicy na dole też powtórzyłam niektóre elementy kompozycji, więc też będzie jeszcze raz werbena patagońska, te angel wings, ten wilczomlecz. No a potem już takie dodawałam jakieś kolorowe elementy, bo tutaj jest mało koloru. Tu są piękne pelargonie, takie dwukolorowe. No wiecie, że ja kocham pelargonie i nie mogę bez nich żyć. No i są lawendy.
to są lawendy francuskie. Wiem, że na to mówi się w Polsce również lawendula. To są lawendy, które w Polsce niestety zimy nie przetrwają, ponieważ one są bardziej delikatne. One się właśnie różnią tym, że mają takie duże kwiatostany i wcześniej niż ta lawenda angielska kwitną. I te lawendy są świetne i bardzo warto je uprawiać. Ja je bardzo, bardzo lubię, ale uprawiam je w doniczkach. I potem, wiecie, takie doniczki można ustawiać w różnych miejscach, gdziekolwiek nam potrzebna jest dekoracja. Ale to będzie kwitło przez cały sezon. One cały czas, zobaczcie, wysyłają nowe kwiatki. Tylko pamiętajcie, żeby przycinać te, co już przekwitną. Nie, to tak przycinać je gdzieś mniej więcej w tym miejscu, na samym dole tego pędu, na którym jest kwiat. I potem pozwolić tym innym kwiatkom swobodnie kwitnąć. Także ta lawendula niech sobie tutaj stoi. Kolejny garnek zaadoptowany, okropnie brzydki, ale trudno. To jest kolejna pelargonia, którą przywiozłam. Kocham. To jest pelargonia wonna. Ona ma bardzo pachnące listki, takie troszkę cytrynowe, ale podobne trochę do anginki, ale mniejsze. Z niej nie robię herbaty. Robię herbatę z anginki czy tam napar, ponieważ tą uprawiam dla kwiatków. Kwiatki są małe, delikatne, ale jest ich bardzo dużo. I to jest tak naprawdę początek jej kwitnienia, dlatego jest tak dosyć skromnie. Oczywiście kwiaty trzeba regularnie usuwać, żeby było coraz więcej. Także regularnie kwiaty usuwamy i wrzucamy na kompostownik, nie za siebie. To jest pelargonia, nazywa się Attar of Roses. Jest przepiękna, uwielbiam ją i mam jej w ogrodzie dużo na każdym kroku, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo wyfikana. No dobra, gadamy sobie, a ja bym chciała już coś posadzić. Wiecie, to żadna filozofia. Po prostu wezmę sobie doniczkę. Chciałabym sobie wziąć taką, o, taka ładna niebieska doniczka. Na dole w tej doniczce mam jakieś dziwne rzeczy. O, to chyba nie jest jakaś zdechła mysz. O, na dole tramzyt. No bo wiadomo, musi być drenaż, także zobaczcie, tyle tego keramzytu tutaj sobie jest na dole. Pelargonie w ogóle, wiecie, one pochodzą z takich krajów, gdzie nie ma dużo, dużo wody zazwyczaj, albo z południowej Afryki, albo z takich właśnie innych miejsc, gdzie jest dosyć sucho. Dlatego pelargonie nie muszą mieć, one muszą mieć wilgotną glebę, ale nie mogą stać w wodzie. One tego bardzo nie lubią, tak samo zresztą jak lawenda. Dlatego dużo keramzytu. Do tego podłoże uniwersalne, beztorfowe, o takie. Ja w tym roku używam tylko i wyłącznie tego podłoża. To jest podłoże z Castoramy bodajże. Tak, z Castoramy. Castoramy? Tak. Ramy, Jezu, ja mam sklerozę. I nie jest wcale takie bardzo drogie, no kosztuje około 17 zł za taki worek. Uważam, że jest bardzo przystępne, jeżeli chodzi o cenę. I jest przede wszystkim beztorfowe. A to oznacza, że to, z czego jest zrobione, jest to na przykład kompost, przekompostowane zrębki i moim zdaniem tutaj są jakieś takie właśnie, czy przekompostowane w ogóle części drzewne, tu pewnie są jeszcze kora, zrębki, bo tutaj trochę tego materiału drzewnego jest i włókno kokosowe, tak, włókno kokosowe, które jest odpadem przy produkcji wielu, wielu różnych rzeczy, które się robi z kokosa, także z tego względu jest ekologiczne, że nie ma tutaj torfu, który jest oczywiście przy wydobywaniu torfu, po pierwsze wydziela się do atmosfery bardzo, bardzo dużo dwutlenku węgla, po drugie to są pokłady nieodnawialne torfu, tak jak i węgla, tak? Ekosystemy, w których mieszkają miliony, miliony mikroorganizmów, mniejszych, większych zwierząt, ptaków, także wydobywanie ogólnie torfu jest bardzo, bardzo złe. Więc jeżeli możecie, to zamieńcie go na podłoże beztorfowe, nawet jeżeli przylatuje z krajów, w których są te uprawy kokosów, to i tak nie wiem, czy nie jest lepsze niż na taką skalę marnowanie torfowisk. No i dobra, teraz zobaczymy, co mamy tutaj w tych donicach, czy pojawiły jakieś korzenie. I teraz najpierw przesadzę moją ulubioną pelargonię, która nazywa się Maureen.
Maureen, którą pokazywałam, ja już wam 500 razy. Zobaczcie, widzę już, że ma piękne korzenie. One bardzo lubią ukorzeniać się. Zobaczcie, jak jest blisko posadzony krawędzi. One bardzo lubią ukorzeniać się przy krawędzi doniczki, tak? I tutaj widać te korzonki śliczne. Także już się nie martwię, widzę, że są. I powiem wam, że biorę jedną. Wkładam sobie ją do tej niebieskiej donicy. Staram się oczywiście zachować jak najwięcej oryginalnego podłoża, żeby tych korzeni nie męczyć. Nie wiem, czy mówiłam, ale jeszcze raz powiem. Podłoże to jest pół na pół piasek z piaskownicy i podłoże, też to beztorfowe, tak? Czyli pół na pół musi być bardzo, bardzo przepuszczalne, bo inaczej młode sadzonki, które jeszcze nie mają korzeni, zgniją. Także teraz sobie sadzę to tutaj, te różowe kwiaty z tą niebieską doniczką, to będzie wyglądało ekstra naprawdę. No i tyle, słuchajcie, to jest nie... Ta pelargonia, no pelargonii jest dużo różnych naprawdę. Ta pelargonia ma to do siebie, że ona ma dosyć takie kompaktowe, chociaż to nie jest mała pelargonia, ale ma wszystko jakieś takie kompaktowe, więc ta donica spokojnie jej starczy. No i sobie posadzona, stawiam ją tu, potem wszystkie będę podlewała na raz. No i teraz na przykład do następnej donicy sobie posadzę. No to są już troszkę ładniejsze donice, to akurat są z Anglii. Ja muszę sobie jeszcze poprzywozić dużo różnych donic z Anglii, ponieważ one są tłuczone regularnie. Wiecie, jak to jest w ogrodzie, albo nawet od mrozu. Tutaj posadzimy jakąś inną pelargonię, albo może tutaj posadzimy pelargonię angielską, bo też są piękne, prawda? Te kolory są po prostu cudne. Te pelargonie akurat są z mojego sklepu, ale o tej porze roku niestety już nie kupicie tam nic sklepu internetowego. Ten nasz sklep internetowy, tutaj macie na dole adres, albo też w opisie pod dzisiejszym vlogiem. On działa od 1 stycznia zazwyczaj do końca kwietnia. Potem tam już nie można zamawiać, ponieważ to są wszystko rośliny sezonowe. I one są od początku maja wysyłane, więc już wtedy w biurze nikogo nie ma. Raczej wszyscy wychodzą do ogrodu, żeby pakować tysiące kwiatów i wysyłać. Także to jest pelargonia angielska. Też opowiadałam wam o niej w jednym z moich programów Grunt to Ogród, na który serdecznie zapraszam. One są w czwartki na Domo Plus. One są naprawdę bardzo ładne, są różne, są, one mają bardzo dużo różnych kolorów kwiatów i różnych nawet kształtów kwiatów. Te takie ciemne są najbardziej popularne. Ale tak jak mówiłam w programie, słuchajcie, one są bardzo wrażliwe na to, że na przykład jak płatki opadną, bo kwiaty przekwitają i spadną na liść i na tym liściu zacznie się już robić gnilizna i pelargonia zaczyna cierpieć, dlatego nie pozwalajcie, żeby te płatki opadały na tą roślinę, tak, zbierajcie regularnie, też oglądajcie regularnie roślinę, czy nie ma jakichś takich właśnie suchych liści i wtedy po prostu wystarczy je, to nie znaczy, że roślina choruje, tylko po prostu te liście nie mają dostępu do światła, więc one są brzydsze i nawet jak tutaj macie taki, już coś brzydkiego na liściu się dzieje, to prawdopodobnie ona dotykała się właśnie z innym liściem albo z innym kwiatem, była za blisko, nie było przepływu powietrza i ona po prostu zaczęła chorować, znaczy on, ten liść, dlatego go po prostu odrywam i usuwam, a roślina się ucieszy, ponieważ będzie miała lepszy przepływ powietrza. One mają i tak dużo liści, także dbajcie o to, żeby właściwie we wszystkich pelargoniach, dbajcie o to, żeby je często ogławiać, żeby one ogławiać, czyli odcinać w ogóle kwiaty, które już przekwitły, żeby one cały czas kwitły. Jeżeli będziecie te pelargonie podlewać regularnie z nawozem, raz w tygodniu polecam albo z gnojówką z żywokostu, albo z takim nawozem z drzownic, tak? Czyli z hodowli drzownic, nawóz uniwersalny z hodowli drzownic, to one będą przepięknie kwitły aż do przymrozków, zniosą nawet troszkę przymrozków i potem możecie je schować do domu albo do ogrzewanej szklarni, albo do ogrodu zimowego. Także ja sobie tutaj spokojnie jeszcze przesadzam resztę moich pelargonii, a was zapraszam na spacer po moim ogrodzie z piękną muzyką. Do zobaczenia za chwileczkę.
Słuchajcie, to są właśnie tutaj nasze pomidory, które sprzedajemy zazwyczaj w sklepie internetowym, ale potem wiosną one przyjeżdżają do nas do ogrodu i teraz mamy kiermasz sadzonek tutaj i teraz ludzie przychodzą sobie, wybierają i kupują jeszcze dodatkowo, ale to co zostało, to co więcej oczywiście jest w sklepie, jeżeli zamawiacie już w styczniu. Ale ja tutaj przyszłam tak naprawdę, bo szukam pomidorów, które nadają się do gruntu. To są wszystko pomidory szczepione, ogórki szczepione, one są świetne, ekstra, świetnie rosną pod folią w szklarni. Oczywiście już nie muszę Wam mówić, bo na pewno wielu z Was uprawia te pomidory i wiecie, że są naprawdę niesamowite, ale są też u mnie w sklepie trzy pomidory, które są wzmacniane. I te pomidory świetnie nadają się do gruntu i ja bym chciała w tym roku zaryzykować i posadzić sobie w gruncie te pomidory. To są pomidory, które nazywają się m.in. Fantazja. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli kupowaliście pomidory z mojego sklepu i nie wiedzieliście, gdzie są etykiety, to etykiety zawsze są tutaj na doniczce, tak? Także zawsze jest oznakowany pomidor. Jeden z tych pomidorów, który nadaje się do gruntu i który chciałabym posadzić w tym roku pierwszy raz od lat, ponieważ my nie uprawiamy pomidorów w gruncie, ponieważ one tutaj nie dają rady, jest zaraza i jest w ogóle zimno, ale ten jest bardzo odporny, Fantazja, bardzo odporny na zarazę i dlatego za chwileczkę pójdę do ogrodu warzywnego, zabiorę Was ze sobą, żeby pokazać, co tam się dzieje i właśnie chciałabym znaleźć miejsce, chociaż będzie to trudne, bo już jest niewiele miejsca, na ten pomidor Fantazja. Ale najpierw, zanim to zrobię, to pójdę i zobaczę, czy w ogóle jeszcze jakiekolwiek miejsce w moim warzywniku jest, dlatego, bo wszystko żeśmy już tak naprawdę zagospodarowali. To jest straszne. Miałam za mały warzywnik na górze, to sobie zrobiłam większy na dole, a teraz znowu już bym chciała mieć większy, także już trzeba będzie znowu podkraść troszeczkę ziemi, ale no zobaczymy. Chodźcie. Sami widzicie, jak tutaj się dużo zmieniło. Zobaczcie, tutaj są rabaty takie przed warzywnikiem, które obsadziliśmy z moim kolegą Pawłem Kaźmirskim z Ogrodu Botanicznego Niegość, specjalnie dla Grunt to Ogród, także niedługo będziecie mogli to obejrzeć. I to jest obsadzone bardzo ciekawą roślinnością jadalno-ozdobno-zdrowotną, tak, leczniczą. Także o tym więcej w programie Grunt to Ogród. I chodźcie dalej. No i tutaj jest warzywnik, z którego ostatnio też Was chyba żegnałam, jak ostatni raz byłam w Polsce. No i tutaj właśnie wtedy razem sadziliśmy te wszystkie sadzonki. Zobaczcie, jakie są wielkie. Wszystko jest naprawdę teraz pięknie wyrośnięte. To są te kapusty, o których Wam opowiadałam. Tutaj dziewczyny od tego czasu podosadzały rośliny jednoroczne. Tu są kwiaty. Wymyśliliśmy sobie w tym roku, żeby zrobić takie kratki do tych groszków. Groszki też już są posadzone. Także te kwatery dwie będą bardziej ozdobne, będą na bukiety. Będą na kwiaty cięte. Tutaj jest ten nasz piękny żywokost, który regularnie dzielimy, żeby sprostać zapotrzebowaniu, ale widzicie, te poletka nie są takie duże, w związku z tym to troszeczkę trwa. No i tutaj ogórki będą posadzone, które będą się pieły po tych podporach. Tutaj już pięknie rosną fasole, które też będą się pieły, tylko musimy im dorobić tutaj sznureczki. A zobaczcie kapusty tutaj za mną, chodźcie. Kapusty tutaj za mną już pięknie są wyrośnięte, to są kalafiory różowe te z przodu. Z tyłu są brokuły, kapusty, jarmuże, pomiędzy nimi rosną aksamitki i nagietki, które zresztą wspólnie sadziliśmy podczas ostatniego vloga stąd. I zadajecie mi pytania na temat przykrywania tych roślin w warzywniku. Słuchajcie, na razie nie widziałam tutaj ani jednego bielinka. A jak będziemy przykrywać, to szczególnie przeciwko właśnie bielinkom. Jak tylko zobaczymy bielinki, to wyjmujemy mikrosiatki albo agrowłókninę i zakrywamy cały nasz ogród, gdzie tą część ogrodu, gdzie rosną rośliny kapustne, tak? Chyba że zdążę jeszcze tutaj opryskać wszystko takim specjalnym biologicznym preparatem z takimi pożytecznymi dla nas bakteriami, które znowu są niepożyteczne dla larw i gąsienic bielinka, i jaj i larw i gąsienic bielinka, także albo tak, ale to nie chodzi o to, że nie zostawiamy sobie tej kapusty, tak? Rzadko się zdarza, żeby żaden szkodnik tutaj nie przybył. Przykrywamy ją również od saren, ale chociaż sarny na razie na szczęście tego miejsca nie znalazły o tej porze roku, bo w zeszłym roku latem tutaj nam zrobiły troszeczkę problemów, troszkę pozjadały. No oczywiście są ślimaki. Ślimaki zbieramy albo też używamy tutaj właśnie tych granulek, które są zrobione z fosforanu żelaza 3, tak? To jest taki środek ekologiczny, ale on też szybko się dosyć rozkłada, więc musimy i tak mieć oko na te
ślimaki wychodzić raz na jakiś czas, no raz na jakiś czas codziennie i sprawdzać, czy są i czy te kulki się jeszcze nie rozłożyły, po prostu nie zbiodegradowały, bo to mają do siebie, ale na razie wszystko pięknie rośnie. Jedyne plony, których na pewno nie można przykrywać, to są takie, które kwitną i potem z tego są owoce, strąki, tak, na przykład bób albo, albo groszek, tak, no bo te rośliny muszą być zapylane. Więc tego nie możecie przykryć, po prostu, bo jeżeli nie będą zapylone, to nie będą miały strąków z bobem lub z groszkiem. A to całe towarzystwo można spokojnie przykryć. Można przykryć również rośliny korzeniowe, marchewki. Tutaj są selery rosną, tutaj jest wysiane jeszcze pory, wysiane są pasternaki, tutaj są wszystkie rośliny korzeniowe. I choć jeszcze zobaczycie nasze ładne małe poletko z dyniami, które dostały taką ładną obwódkę z obornika. To ostatnio pokazywałam też w programie Grunt to Ogród. Właśnie teraz te wszystkie, już całe poletko jest wysadzone. I zobaczcie, każda roślinka ma swoją własną obręcz z obornika i ten obornik teraz nie tylko zamyka tą wilgoć w glebie, tak, czyli tak jakby jak ściółka się zachowuje, ale również teraz za każdym razem jak pada, to sobie składniki pokarmowe też przenikają do gleby i do korzeni tej rośliny. Dodatkowo to poprawia budowę gleby, czyli to jest naprawdę super sprawa. A tutaj mamy, widzicie, jeszcze takie podlewanie, które idzie tutaj z tej głównej rury i do każdej dyni jest jeszcze poprowadzone taki malutka rurka z podlewaniem kropelkującym. Tak? Tutaj można, są takie dozowniki, można nastawiać, na ile czasu to się otwiera, ale na razie tego nie używamy. Jak podejrzewam, że będziemy to używać dopiero latem, jak będzie naprawdę gorąco, w razie potrzeby. Nie używamy tutaj zbyt dużo nawadnianie, tylko wtedy, kiedy jest naprawdę taki dłuższy okres suchej pogody. Tutaj jest akurat co? Dynia bambino. To jest dynia bambino, ale mamy tutaj, właściwie każda dynia jest inna. Także jestem bardzo ciekawa, co z tego wszystkiego wyjdzie. To dopiero za jakiś czas będziemy tymi dyniami się chwalić. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to są szparagi. Ponieważ na szparagach w tym roku, jak i w zeszłym roku, mamy szkodnika pod tytułem poskrzypka szparagowa bodajże, się tak nazywa. A jak nie, to ja tak sama osobiście ją nazwałam. I ona po prostu wcina wszystkie części szparagów, i pędy, i liście, potem jak się wytwarzają, potem składa jajka. O, właśnie widzę pierwszego bielinka, kurczę. No, widzicie, dzisiaj powiedziałam, że nie ma ani jednego, a właśnie poleciał. Chociaż poleciał na szczypiorek, więc chyba jakiś taki jeszcze ten bielinek nieobeznany, co trzeba jeść. Także to dla nas znak, że będziemy działać z kapustami, tak notabene. Słuchajcie, no i ta poskrzypka potem składa jajka i później oczywiście bardzo niszczy rośliny. Po prostu niszczy je przez to, że je zjada, a jak roślina nie ma pędów i nie ma liści, no to nie może fotosyntezować. W związku z tym korzeń też obumiera. Dlatego ja regularnie, codziennie tutaj przychodzę i sprawdzam, czy te poskrzypki są, czy nie ma. I powiem Wam, że w ten sposób możecie naprawdę bardzo ładnie tę poskrzypkę kontrolować. Po prostu chodzić i zbierać. Ja tutaj, jak przychodzę, to może na kilku roślinach są te poskrzypki. Także to nie jest jakaś taka wielka plaga. Zobaczymy, czy coś dzisiaj jest. Ja też szparagi już zostawiam. Widzicie, też szparagi już zostawiam. O, to jest młode pole, więc zostawiam je, aby tutaj stworzyły dużą kępę liści, ponieważ potem, jak będzie duża kępa liści, to potem i będą dosyć duże korzenie. I dopiero w przyszłym roku podejrzewam, że będziemy wcinać te szparagi, chociaż bardzo smaczne są. Już my jedli zupełnie na surowo. Po prostu wyrywam i jem po prostu do buzi. Są przepyszne. Ale naprawdę one muszą mieć też dużą tą masę zieloną, żeby wykarmić korzeń, żeby w przyszłym roku te korzenie były coraz lepsze. No szkoda trochę, ale też jeszcze w tym roku niestety zimna pogoda spowodowała, że te szparagi idą gorzej. A pomiędzy szparagami, nie wiem czy widzicie, w ogóle są rzędy ziemniaków. Tutaj już wychodzą ziemniaki, tutaj wszędzie są rzędy ziemniaków, bo tak właśnie jedno z drugim sobie uprawiamy już drugi rok pod rząd. Ściółkujemy kompostem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale w zeszłym roku te ziemniaki bardzo fajnie się udały. Także patrzę na tą poskrzypkę. Nie widzę nigdzie. Może mi się uda znaleźć po drugiej stronie. Ona jest bardzo ładna, tylko że ona mi jest do niczego niepotrzebna. O, mam. O, chodź Aga, zobacz tutaj. Musimy z bliska pokazać nie tylko poskrzypkę, ale również jak ona śmiesznie składa jajka.
Ona ma jakieś takie jajka podłużne. To jest pani poskrzypka, bo pan poskrzypka. Oj, spadł. Słuchajcie, zaraz go podniosę. Gdzie ty jesteś, kolego? Chodź. Chodź, Miśku. No to jest poskrzypka. Tak mi się wydaje, tak się nazywa. Jak się tak nie nazywa, to przepraszam. Możecie sobie sprawdzić, ale tak mi się wydaje, tak się nazywa. Jest bardzo ładny rybaczek. Taki ma ubranko od góry. O, nie wiem, czy to jest nastawione. No i jego jajeczka wyglądają tak. Takie podłużne jajeczka śmieszne. Nie wiem, czy to się naostrzy ta kamera tak blisko. No i właśnie te jajeczka też niestety trzeba zniszczyć, bo z jajeczek będą potem duże osobniki. Jeszcze na koniec chciałam wam pokazać dwie roślinki ciekawe, które uprawiamy w tym roku. Tutaj jest rząd czyśćca bulwiastego. To są roślinki czyściec bulwiasty. I oczywiście zbiera się je pod koniec sezonu wzrostu, kiedy wykopuje się z nich korzenie, bulwy, tak? Tak jak kiedyś one były bardziej popularne, teraz to wszyscy jedzą ziemniaki, ale właśnie coś w tym stylu. A tutaj mamy jeszcze jedną roślinę bulwiastą. Tutaj żeśmy ją dolepili na koniec kapustnych, bo już naprawdę nie mamy miejsca. To jest szczawik bulwiasty. Ma bardzo ładne liście. I tutaj się w tym szczawiku też właśnie zje. Jak po sezonie on zakwitnie, przekwitnie i to będzie dla nas znak, że bulwy będą gotowe do zbierania. Więc wtedy dopiero wszystko to wykopujemy i zjadamy bulwy. Nie mam pojęcia, jak smakują. Pierwszy raz w życiu uprawiam. Ale jestem bardzo ciekawa. Szczawik bulwiasty, czyściec bulwiasty. Jeżeli macie jakieś ciekawostki dotyczące tej rośliny, na przykład jak najlepiej smakuje, to napiszcie w komentarzu, bo aż jestem ciekawa, co z tym można robić. No dobra, widzicie, zagadałam się, a miejsca na te pomidory nie znalazłam i wygląda na to, że nie ma, ale będę szukała. Do zobaczenia potem na górze w ogrodzie. Thank you.
Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się spacer po moim ogrodzie wzgorzałym. Zapraszam Was tutaj w odwiedziny, jeżeli jeszcze nie byliście. Mamy ogród otwarty przez całe lato w soboty i w niedzielę pomiędzy godziną 11 a 16. Wtedy również otwarta jest nasza szkółka. Będziemy mieli również sporo różnych warsztatów, ale o tym dowiecie się z kalendarium, które będę wystawiała i na blogu, i na Facebooku, i na pewno będę mówiła o tym również na blogu, na podcaście. Wiecie, w tych wszystkich miejscach, w których ja jestem, to zawsze o tym będę przypominała. Ale ogólnie pamiętajcie o jednej sprawie. Tutaj tak sobie siedzę właśnie przed chwileczką i zrywałam przekwitnięte kwiatki. Jeżeli chcecie, żeby Wasze doniczki pięknie wyglądały przez całe lato, to trzymajcie się dwóch prostych zasad. Po pierwsze, już po posadzeniu, ale takim posadzeniu, żeby też ładna była kompozycja i sporo tych roślin, żeby to wyglądało, że tak powiem, na bogato, bo wtedy jest ładnie. Szczególnie przy wejściu do domu, to jest takie reprezentacyjne miejsce. Słuchajcie, pamiętajcie dwie rzeczy. Po pierwsze, regularnie co tydzień podlewać z nawozem uniwersalnym z hodowli drzownic albo z gnojówką z żywokostu, ponieważ w tym jest dużo potasu, a to są rośliny kwitnące, więc potrzebują dużo potasu. Albo ostatecznie, jak już musicie, to po prostu z nawozem takim zwykłym ze sklepu dla roślin kwitnących, ale pamiętajcie, że to jest chemia, to jest nawóz sztuczny, także starajcie się trzymać takich nawozów naturalnych. Możecie zawsze też rozpuścić sobie kilka garści obornika granulowanego w wodzie, w konewce i taką wodą też podlewać. To też jest świetny nawóz. Także raz w tygodniu podlewamy z nawozem. Podlewamy donice oczywiście częściej jak musimy, ponieważ no raz w tygodniu to może nie wystarczyć. Jak jest bardzo gorąco, to trzeba je podlewać czasami nawet i co drugi dzień. A jeżeli macie taki słoneczny i mocno wietrzny balkon, to i codziennie. Także to jest jedna rzecz, podlewanie i nawożenie. A druga bardzo ważna rzecz, szczególnie jeżeli chodzi o pelargonie, surfinie, petunie, no dużo, dużo różnych kwitnących roślin, również dalie, jeżeli macie dalie u siebie w donicach, bo przecież są też takie krótsze dalie, to najważniejsze jest też ogławianie, czyli za każdym razem, jak zobaczycie, że już jakiś kwiaty, że już jakiś kwiat pelargonii czy kogoś innego przekwita, to musicie ściąć na kompostownik, żeby roślina cały czas wytwarzała nowe kwiaty, żeby roślina nie skupiała się na tworzeniu nasion, tak? No bo wiadomo, po kwiatostanie jest nasionostan, tylko żeby cały czas kwitła, także to jest bardzo ważne. Czyli dwie zasady, podlewanie z nawozem i regularne ogławianie. Także to już tyle moich mądrości. Życzę Wam pięknego czerwca, no początku czerwca. Ja z Wami pewnie spotkam się następnym razem na moim vlogu już z Anglii, ponieważ za chwileczkę też wyruszam na lotnisko, jak zawsze, i wyjeżdżam. Także zapraszam do oglądania vlogów, ale też mojego programu Grunt to Ogród na programie Domo Plus. Premiery każdego nowego odcinka są zawsze w czwartki o godzinie 21, a potem te odcinki często powtarzają. Także do zobaczenia. Pa, pa!